Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu to możliwe. Kilka miesięcy temu ZUS uruchomił usługę e-wizyt, podczas której możemy internetowo połączyć się z urzędnikiem i załatwić swoje sprawy. E-wizyty stają się coraz bardziej popularne wśród naszych klientów i trudno się dziwić, bo to jest bardzo wygodna forma kontaktu z naszymi pracownikami, która nie wymaga od klientów osobistej wizyty w ZUS. Klient może połączyć się z pracownikiem sali obsługi klienta przez internet i w czasie wideorozmowy pracownik wyjaśni wszelkie wątpliwości, można załatwić swoje sprawy tak naprawdę bez obecności w ZUS. Aby umówić się na e-wizytę, jak demonstruje Anna Mieczkowska z Sądeckiego Oddziału ZUS, wystarczy wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i kliknąć w zakładkę e-wizyta. I wybieramy temat rozmowy, na przykład zasiłki. Wpisujemy kod pocztowy, miejsce zamieszkania. Wybieramy oddział w Nowym Sączu. I wybieramy sobie godzinę i dzień, kiedy będziemy chcieli rozmawiać. Na przykład 11 lutego o godzinie 14:05. Wpisujemy dane osobowe, imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, numer PESEL. I bardzo ważne, żeby oświadczyć, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji na podanego przez nas maila przychodzi potwierdzenie i link, na który należy kliknąć. Ważne spotkanie musimy sami zainicjować. Proszę nam powiedzieć, co możemy dowiedzieć się podczas takiej wizyty online w ZUS-ie? A więc tak, jeżeli chodzi o wizytę, możemy się połączyć bezpośrednio z pracownikiem ZUS-u w celu uzyskania informacji na temat swojego świadczenia bądź ogólnej informacji. Najwięcej informacji, których udzielamy, dotyczą ogólnych sytuacji, jak świadczenia przysługują, jakie wnioski należy składać. Natomiast mamy też bardzo dużo spersonalizowanych pytań, które dotyczą indywidualnych spraw. Oczywiście takich informacji możemy udzielić jak najbardziej każdemu klientowi po weryfikacji jego tożsamości. Od teraz jest także możliwość umówienia się na e-wizytę w sprawie międzynarodowych emerytur i rent. Teraz połączyliśmy się ze stanowiskiem emerytury i renty krajowe. Natomiast z jakich jeszcze informacji możemy skorzystać podczas e-wizyt? Jeżeli chodzi o e-wizytę, mamy dedykowane 4 podstawowe kanały, no już teraz 5 z tymi zagranicznymi, natomiast są to sprawy dotyczące zasiłków, są to sprawy dotyczące wszelkiego rodzaju płatników składek, doradców płatników składek, jak również informacje dotyczące ulg i umorzeń. Spotkanie z doradcą trwa 20 minut. Aby się połączyć, trzeba mieć komputer lub smartfon z dostępem do internetu, wyposażony w kamerkę i mikrofon. Jeżeli chcemy uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, musimy mieć przy sobie dokument tożsamości, który będziemy musieli pokazać do kamery podczas e-wizyty.